W tym wideo opiszę Ci przypadek kierowcy, który zdecydowanie, ale to zdecydowanie, nie zastosował się do moich zaleceń w filmiku jak przejść badania po zabraniu prawa jazdy w WOMP i odzyskać prawko. No, prawdopodobnie nie zastosował się, bo filmiku nie obejrzał. Natomiast to co w tej chwili robi przypomina mi takie chaotyczne, nerwowe kopanie studni, kiedy chałupa już mu się prawie spaliła. Także czasami lepiej jest zapobiegać i się przygotować. Niż po prostu ponosić konsekwencje. Natomiast w tej chwili zasadniczą sprawą staje się sens odwołania od negatywnego orzeczenia lekarskiego WOM, które już otrzymał. Oczywiście następną, wyższą instancją jest Instytut Medycyny Pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i, zac i zacznę od problemu opisanego przez mojego widza, no a jednocześnie córkę tegoż to kierowcy któremu zabrano prawko za alkohol. Witam, przejrzałam kilkakrotnie pana filmiki, jednak każda sprawa jest inna, stąd moje pytanie. Piszę w imieniu mojego taty, który w czerwcu zeszłego roku stracił prawko na około na rok za jeden promil, no nie przyznał się ostatecznie do wyniku. No a od półtora miesiąca chodzi na wszelkie badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Na marginesie z moich obliczeń wynika to, że chodzi sobie od marca tegoż to roku. No i niestety dzisiaj, czyli w maju, otrzymał opinię negatywną. No z tego co mówi, wszelkie badania z krwi wykazały jakieś zniszczenie wątroby, podwyższony cukier i tym podobne. Psycholog nie powiedział wprost, jednak zalecił podjęcie leczenia, okulista zalecił okulary i po pierwszej serii badań wysłano, ta, wysłano, wysłano tatę na kolejne badania. W tym czasie nabył te okulary, zrobił ponownie badania krwi. No i co dziwne, uzyskał pozytywną opinię psychiatry w prywatnej poradni od lekarki, od specjalisty psychiatry, która jest ekspertem do wydawania opinii w takich właśnie sprawach. No była to osoba ustalona, podana w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Kolejna wizyta u okulisty miała być bodajże za tydzień, jednak już dzisiaj Tata otrzymał telefon o wydanej opinii negatywnej. Także pytanie jest trochę takie: po co zatem te badania, skoro opinia była już podobno wydana w kwietniu? Z racji, że Tata jest kłębkiem nerwów, nie wie kompletnie co ma robić, czy się ma odwoływać, czy czekać na kolejne badania. No, upiera się przy tym, że ma już teraz dobre wyniki krwi. Ja jednak tłumaczę mu, że. Być może kluczowe w jego sprawie było orzeczenie psychiatry i niezbędne będzie podjęcie leczenia. Czy ta pozytywna opinia drugiego psychiatry ustalonego z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy plus aktualne pozytywne wyniki krwi mogą mu posłużyć jako argument w odwołaniu? Na opinii nie ma wyszczególnionego powodu wydania negatywnej opinii. Cała dokumentacja została w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Nie wiem dlaczego. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam. No, dlaczego nie ma wy wymienionego powodu, jest logiczne, yy, orzeczenie idzie do instytucji państwowych, no i być może w instytucji państwowej, jakim jest Wydział Komunikacji, jest osoba, która zna tego tatę, zna tego kierowcę, no i jeżeli no, dowie się, że ma jakiś problem psychiatryczny, czy inny, no to będzie zdradzona, że tak powiem, czy nie nieuszanowana tajemnica lekarska. Także tu, tu akurat nie logika tych orzeczeń, wzoru tych orzeczeń, jakaś jest. Będę wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam. Jak już pewnie zauważyłeś, ten kierowca nie zrobił w zasadzie przez około 8 miesięcy nic, aby sprawdzić swój stan zdrowia, nieco przygotować się do, tego WOMP, do tych badań WOMP-u. No, badania okulistyczne z doborem okularów na pewno można było zrobić wcześniej. To samo się tyczy nieprawidłowych prób wątrobowych, podwyższonego cukru. No czasem tylko przejście na dietę, nawet czasami tylko na dietę bezalkoholową czyni naprawdę cuda. No o tym, że można było coś z tym zrobić świadczą, przynajmniej według relacji tutaj tej Pani poprawne już wyniki krwi, no, podobno nawet już jest pozytywna opinia psychiatry i to polskiego psychiatry. Natomiast powstaje problem, czy odwołanie wyżej ma jakiś sens? Powiem tak, trudno mi powiedzieć, bo to, że większość odwołań przynosi raczej dalej wynik negatywny to nie można wykluczyć, że w tym konkretnym przypadku będzie inaczej, prawda? No to, że nie wygrałeś w Totolotka milion, prawda? To nie oznacza, że ktoś w tego Totolotka nie wygrywa. No, tak czy owak dla tego kierowcy, dla tej osoby odwołanie jest ostatnią deską ratunku, no jeżeli chodzi o odzyskanie prawa jazdy. U starszych osób zdrowie się raczej niewiele poprawia, a czas, każdy rok tutaj odgrywa niebagatelną rolę. Wszystkie te poprawne wyniki i pozytywne opinie lekarskie mogą mieć jakieś znaczenie i warto je przedstawić w Instytucie Medycyny Pracy, przynajmniej potwierdzając jakoś pośrednio swoją chęć do zmiany swojego tego dotychczasowego, mało prozdrowotnego trybu życia. Oczywiście czas do badań Instytutu, do badań w Instytucie też troszeczkę może być miesiąc, dwa, czy ileś tam, no i warto w tym czasie też jakoś tam się. Zmobilizować, nie używać alkoholu, kontrolować ten cukier, ciśnienie wątrobę, prawda? Przejście nawet do okulisty przed, samym, przed samą wizytą w Instytucie. Także nikomu to na pewno nie zaszkodziło w odzyskaniu prawa jazdy. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobny przypadek, koniecznie ten filmik, wideo skomentuj. Oczywiście skomentuj go poniżej, tam pod filmikiem są komentarze. Jeżeli film Ci się spodobał, daj lajka, like daj kciuka. No, jak chcesz więcej takich materiałów o badaniach kierowców, szczególnie po alkoholu, to już koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube. Po prawej mojej stronie są tutaj linki do subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście one są po mojej prawej stronie po Twojej lewej, jak patrzysz z drugiej strony ekranu. Zachęcam Cię też do obejrzenia wspomnianego wcześniej filmiku jak przejść badania po zabraniu, po zabraniu prawa jazdy w WOMP i odzyskać prawko. Pomimo, że naprawdę minęło już kilka lat od jego nakręcenia, zawarte te tam porady są jakoś ciągle aktualne, ciągle dostaję maile od kierowców, którym to wideo pomogło i wolę te maile o wiele bardziej niż takie właśnie dramatyczne wiadomości kiedy tak naprawdę w sumie niewiele mogę pomóc czy poradzić, jest to po prostu takie mniejsze zło kontrolowane, jakby to powiedzieć, kontrolowany, nie szkód, prawda? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.